Zaczynamy nasz kolejny live. Witamy Was serdecznie. Tytuł naszego dzisiejszego live'a to: czy musisz być femme fatale? Tytuł prowokacyjny, oczywiście, jak to w naszym wypadku bywa, ale temat ważny. I kaliber tematu również bardzo poważny. I właśnie ostatnio widziałam taki opis u córki jednej znajomej na mediach społecznościowych, właśnie w tej rubryce o mnie, że właśnie 17 czy nawet 16-letnia dziewczynka określiła siebie, że jest femme fatale, czyli rozumiem, że pożera serca chłopców z klasy w całości. Mam nadzieję, że w realu tak nie jest. Wysysa i wypluwa tylko osteczki. Ale w każdym razie pokazuje to, że temat femme fatale jest dalej aktualny, gorący i również najmłodsze pokolenia są nim zainteresowane, więc jest również międzypokoleniowy. No właśnie, ten opis tej dziewczynki, bardzo młodej jeszcze kobiety, pokazuje, no dlaczego ona to napisała? Dlatego, że femme fatale skojarzyło się z czymś niezwykle atrakcyjnym, z czymś pociągającym. No więc jeżeli my tutaj dzisiaj jesteśmy i rozmawiamy o femme fatale, to tak naprawdę rozmawiamy nie tylko o pewnym skrajnym często, jak się wkrótce okaże, zjawisku bardzo niszczącym i właściwie nadającym się na terapię, ale też rozmawiamy zwyczajnie o atrakcyjności, o magnetyzmie kobiet i o tym, kiedy on występuje, a kiedy nie występuje. Więc pole tutaj naszej dyskusji dzisiejszej jest dosyć szerokie. Na początek króciutka definicja, no bo kim jest w ogóle femme fatale, czyli kobieta fatalna? W największym skrócie jest to kobieta, która doprowadza mężczyznę do jego zguby. Najpierw go oczywiście bezwzględnie uwodzi, wykorzystuje, a potem następuje jego huczny upadek, a w filmach jest to jeszcze często przedstawione w sposób bardzo atrakcyjny. Kobieta po prostu wpada do życia jak tornado, wysysa z mężczyzny wszelkie soki, ale uwaga, on bardzo często i tak nazywa to największą, najbardziej namiętną miłością w swoim życiu i wraca po więcej. No właśnie, tak jest w wielu filmach, chyba rzadziej jednak w rzeczywistości, nad czym się zaraz pochylimy. No i pytanie kardynalne, czy mężczyźni rzeczywiście marzą o femme fatale, a jeśli już naprawdę marzą o femme fatale, to jacy mężczyźni? I czy wiedzą naprawdę, na co się piszą? Więc weźmy kieliszki z wodą, żeby nie było w dłoń. To nie wódka, nie dałybyśmy rady. I zaczynamy. To może przypomnę zasady, tak? Dziewczyny, chłopaki, piszcie komentarze, piszcie pytania. My będziemy oczywiście odpowiadać. Ja tradycyjnie tu na tej kartce zebrałam i przekleiłam pracowicie komentarze, pytania, które znajdują się pod naszymi materiałami na wszystkich naszych kanałach i również w wiadomościach prywatnych, to co przesyłacie, co was nurtuje, o co chciałybyście bądź chcielibyście, bo panowie też przesyłają, zapytać albo gdzieś tam czym się podzielić, a do czego my się możemy odnieść. No właśnie, powiedziałaś o tym, że femme fatale to jest taka kobieta, która robi wielkie zamieszanie, ten mężczyzna jest niezwykle magnetyczna i ten mężczyzna nie może się od niej uwolnić. A mnie się od razu przypomniała taka fantastyczna powieść Vargasa Llosy pod tytułem Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki, o ile dobrze pamiętam. Nie będę wam opowiadała całej fabuły tej kilkusetstronicowej powieści. Dość wspomnieć, że mężczyzna, bohater, owładnięty jest namiętnością do kobiety, którą poznaje od najmłodszych lat i ona co chwilę pojawia się w jego życiu w nowej odsłonie, nawet spotyka ją w Japonii, kiedy jest kimś w rodzaju gejszy, innym razem gdzieś tam jakąś szansonistką, jeszcze gdzieś w zupełnie innej roli ją spotyka. I za każdym razem dochodzi między nimi do zbliżenia, po czym on czeka kolejne lata, gdzie znowu za nią tęskni, znowu gdzieś tam się spotykają, on nie może od niej zapomnieć, aż do ostatniego spotkania, nie chcę wam zdradzać, co się wówczas wydarza, ale on odkrywa, że tak naprawdę jest mu jej bardzo żal. Że to wszystko, co miało jakąś niesamowitą magię, tą magię traci i właściwie stracił życie w pogoni za jakimś swoim wirażem, za jakimś swoim pragnieniem, które wydawało mu się, że ona ucieleśnia.
No właśnie, bo mnie trochę kusiło, żeby zaspoilerować, ale jak już narzuciłaś ton, to nie będę tego robić, żeby was zachęcić, żebyście przeczytały, jak nie czytałyście do końca. No ale tutaj też pojawia się ciekawy bardzo wątek, no bo femme fatale jako też figura, jako typ kobiety, która no jest bardzo często przedstawiana w literaturze czy w filmie, no to jest wizerunek, bardzo, bardzo jakaś taka idea, która jest powierzchowna, która jest bardzo atrakcyjna, a co się często kryje właśnie w historiach takich kobiet. Często to są dramatyczne historie z przeszłości, chociażby związane z mężczyznami czy z figurą, nie wiem, ojca, który dziewczynkę najpierw stawiał na piedestale i ubóstwiał, a potem na przykład ją zrzucał czy w ogóle znikał z jej życia. I często to są też właśnie kobiety, które w dorosłym życiu na tych mężczyznach się odgrywają, bądź z różnych mniej bądź bardziej skomplikowanych wydarzeń ze swoich relacji damsko-męskich, po prostu one nie są zdolne do tej miłości. I no, tutaj w przypadku tej przytoczonej historii było tak, że to była jakaś idea, jakaś kobieta, która przytaczała się przez jego całe życie. I wiecie co, no, nie zawsze to jest najgorszy scenariusz, bo często jest też tak, że facet wchodzi z taką kobietą w związek, która może być, która jest na przykład bardzo ciekawa czy porywająca, kiedy na przykład trafi w moment życia mężczyzny, kiedy na przykład wkrada się do niego jakaś rutyna, albo no po prostu nagle wpada taki kolorowy ptak, taki wulkan energii, ale bardziej chyba należałoby powiedzieć taki piorun kulisty, który po prostu rozsadza jego dotychczasowy świat, funduje mu taki emocjonalny rollercoaster i to jest wszystko bardzo intensywne i pociągające, no ale potem się okazuje, że pod tą wielką obietnicą tej wspaniałej, namiętnej miłości nie ma tej miłości paradoksalnie. Przypomina mi się, przypomina mi się wiele postaci, ale między innymi, wiecie, taką słynną femme fatale była pisarka Anaïs Nin, która zresztą sama siebie tak określa w swoich pamiętnikach, w swoich słynnych dziennikach, których napisała, oj, bardzo wiele tomów przez całe życie. I ona albo nazywała siebie sama femme fatale, albo Donna Juana. Świetnie ją w pewnym momencie określił Henry Miller, wybitny pisarz, który zresztą uchodził za pisarza niemal pornograficznego, bo bardzo odważnie eksplorował tematy związane z erotyką, ale był to pisarz również wybitny i oni byli kochankami. I on wspomniał ją tak, powiedział: to jest jedna z tych kobiet, która dając siebie, nie daje siebie. Usłyszcie te słowa, czyli wyczuł, że to jest teatr, że to jest tak naprawdę jakiś rodzaj spektaklu, który jest nastawiony na oczarowanie, a nie ma tam zdolności tworzenia więzi. To, co powiedziałaś, że to są kobiety, które często w dzieciństwie doznały tych więzi zerwanych, zaburzonych lub wręcz doznały bardzo silnych nadużyć. Również często seksualnych, również często takich, które są związane z przekroczeniem granic. I dlatego one później mają taki przymus odtwarzania traumy w kolejnych swoich związkach, trudno nawet nazwać związkami, w jakichś swoich relacjach. I dlatego właśnie są takie ekspansywne, dlatego tak łatwo idą też do łóżka, dlatego tak łatwo pewne rzeczy w ich życiu się wydarzają i tak barwnie, a potem znikają bez śladu. Więc jest to tak naprawdę relacja z kobietą, która właśnie z jednej strony stwarza jakąś fasadę, jakiś teatrzyk, a tak naprawdę, jak to właśnie powiedział Henry Miller, nie ma w tym czymś, nie ma jej. I to, czego doznaje mężczyzna, jest często jakimś jego mirażem, dlatego on potem tęskni. Za czym tęskni? Za swoim wyobrażeniem. Często tęskni za tym, jak mu się wydaje, jakby mogło być. No, mogłoby być, gdyby ona na przykład nie znikła, tak?
Albo nie odeszła z jego najlepszym kumplem. Chociaż czasami po takich historiach, kiedy taka kobieta rzeczywiście znika, to paradoksalnie, panowie, to jest najlepsze rozwiązanie, jakie mogło wam się przytrafić, choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawy. Gorzej, kiedy taka kobieta zostaje odrzucona i bardzo źle to odrzucenie znosi i przeradza się w obsesję. Pamiętacie fatalne zaogoczenie? Co tam się działo? Lub chęć zemsty, które rozwałkowuje życie takiego delikwenta, który czasami bywa tak, że po prostu zauroczył się taką kobietą, porwały go te emocje, porwała go ta namiętność, ale kiedy w tej relacji na przykład nastąpiło sprawdzam, że taka kobieta chciała mieć mężczyznę tylko na własność i okazało się, że on nie do końca jest tym zainteresowany, że nie spodziewał się, że ten związek przerodzi się w coś poważnego, no to wtedy zaczynają się schody i dramaty, jak we wspomnianym tytule. Tak, ale też właśnie zahaczmy też jeszcze o ten wątek związany z atrakcyjnością, tak? Jakby jak co femme fatale niesie z sobą takiego, albo wydaje się, że niesie, że jest to dla mężczyzny atrakcyjne. Powiedziałyśmy, jakiś koloryt, jakieś wydarzenie. I zobaczcie, co jest po drugiej stronie bycia femme fatale. Po drugiej stronie jest kobieta, która jest totalnie przewidywalna, nudna, bojąca się jakichkolwiek wyzwań, bojąca się wychodzić ze swojej strefy komfortu, która jest totalnie zamknięta w swoim małym świecie i która zwyczajnie tego mężczyznę zanudza. I to też jest jakby ta tęsknota za femme fatale, która oczywiście tutaj często się źle kończy, pokazuje też tak naprawdę, co dla mężczyzn też jest atrakcyjne. Oczywiście niekoniecznie w takim natężeniu, bo tak jak mówimy, to się raczej kończy niedobrze, bo nie mamy tutaj do czynienia z osobą zdrową, ale że jest potrzebny w kobiecie pierwiastek jakiejś tajemniczości. Tego, że naprawdę niekoniecznie dobry związek to jest taki, że znamy się jak łyse konie i właściwie zakładam, że skoro ty coś uważałeś na mój temat, to się nie zmienia przez następnych 20 lat, bo przecież się znamy i również, że jakby jest potrzebna ten dystans, jest potrzebne to zaciekawienie wzajemne, jest potrzebne to przyciąganie, jest potrzebna ta namiętność, jest potrzebne to wszystko, czego jeżeli w tym związku nie ma, zabraknie albo się jakoś zetrze w tym takim kołowrotku życia i kolejnych lat, no to właśnie może potem eksplodować w kierunku takiej tutaj osoby, która będzie obiecywała to wszystko sobą, a da dużo więcej i niestety to może zakrawać potem o traumatyczne wydarzenia. Albo tak naprawdę się okaże, że pod jej wielkimi słowami, pod wielką namiętnością tak naprawdę kryła się po prostu gra, bo femme fatale oprócz tego, że często też jest kobietą niedostępną, może się jawić jako taka dla mężczyzny bardzo atrakcyjna zdobycz, kobieta wyzwanie. To często też działa w drugą stronę, że na przykład dla takiej kobiety też bardzo atrakcyjny może być mężczyzna, który jest w związku, który też jest dla niej pociągający pod tym do momentu, kiedy go zdobędzie, a potem znudzona idzie po prostu do kolejnej swojej, nazwijmy to, ofiary męskiej, którą będzie zainteresowana, no bo po prostu tu już zdobyła, tu już odkryła te karty i szuka dalej tych wielkich emocji, tylko już pod innym adresem. W przypadku takiej historii, o jakiej mówisz, tak, kiedy mężczyźnie się wydaje, że on jest taki wspaniały i taki wartościowy, że tak niezwykle ciekawa, seksowna, inspirująca kobieta się nim zajmuje, po czym się okazuje, że ona jest nim zainteresowana do momentu, do którego on nie zostawi żony, to musi być dla niego bardzo bolesny moment odkrycia, że to nie chodziło o niego. Że to no ona coś rozgrywała z tą drugą kobietą. I że on tutaj był tylko pionkiem. To jest właśnie to, co nazywamy teatrem. Możesz nie wiedzieć, w jakiej roli zostałeś obsadzony i niekoniecznie jest to główna rola. Ale cofnijmy trochę się jeszcze wstecz. I do tego pytania, czy musisz być femme fatale i czy chcesz być femme fatale, tak jak wspomniana na początku przeze mnie dziewczyna. No bo przede wszystkim też reakcje i emocje
kobiet, innych właśnie do femme fatale, też tutaj są warte poruszenia, no bo są na pewno skrajne. Jeżeli femme fatale to jest, jeżeli femme fatale jakiś mąż jakiejś pani na przykład, czy mężczyzna, którego kochała, wybrał taką kobietę, no to były słynne teksty i są do dzisiaj. Och, problemy techniczne, straciłam kolczyk w międzyczasie z tego wrażenia, chyba jakaś piorun we mnie strzelił po prostu z nieba. No to wiadomo, że wtedy pojawiały się te słynne teksty, że to jest kobieta wampirzyca, to jest kobieta fatalna, która jakimiś dziwnymi, trudnymi do nazwania, tajemnymi mocami po prostu uwodzi mężczyzn, którzy biedni właściwie nagle z dorosłego mężczyzny stają się biednym chłopcem albo wręcz właściwie meblem, który został skradziony. Zabrany z jednego związku i wstawiony do drugiego. Tak, czy bez jego zgody i wiedzy. Czy omamiony. Tak. No to jest ten jeden z tematów, ale też trzeba przyznać, że femme fatale, które zwłaszcza przez wiele dziesięcioleci w filmach czy właśnie w literaturze były przedstawiane jako kobiety niezależne, jako kobiety, które nie bały się wchodzić w męski świat, które nie bały się właśnie wchodzić też w związki, tak jak to było zarezerwowane kiedyś dla mężczyzn, i nie traktować miłości na zasadzie takiej, że musi prowadzić do ślubu, czy musi być poważna, tylko może być po prostu zabawą, czyli takie kobiety też robiły co chciały i łamały stereotypy. I wtedy też dla wielu kobiet były wzorem z tego właśnie powodu, że przecierały dla innych kobiet te szlaki wchodzenia w męski styl życia. No właśnie, zobaczcie, to są dwie skrajności. Na jednym jest femme fatale, właściwie taka skrajna, czyli de facto kobieta niezdrowa, z zaburzeniami, tak, która rozgrywa jakieś swoje wewnętrzne konflikty na zewnątrz i potrzebuje do tego postaci, którymi może się posłużyć. A na drugim końcu tego kontinuum jest taka tradycyjna, patriarchalna, zamęczona dziećmi, domem i obowiązkami żona. Więc wydaje mi się, że ani to nie gwarantuje nie tylko szczęścia kobiecie, bo to niewątpliwie, ale również nie gwarantuje spełnienia mężczyźnie ani w związku z jedną skrajnością, ani w próbie związku z drugą, bo tutaj zostanie wykończony i po prostu jego życie będzie jakimś tsunami albo innym potopem, a w tym drugim przypadku będzie jedną wielką, ziejącą nudą. Nuda wykańcza, nuda niszczy, nuda nie jest sexy i nuda ma prawo się pojawić w wielu związkach i w życiu wielu osób, tylko pytanie, co z tym dalej zrobisz, bo to raczej powinien być, jeżeli masz taki temat, tak, w swoim związku, no to jest moment, żeby się zastanowić: hej, czego zabrakło, to może zróbmy coś inaczej, a nie na przykład sobie mówić: nie, no to tak już jest, że w pewnym wieku, pewne związki, no to już jest tylko szarość życia. Otóż nie. O atrakcyjność wzajemną trzeba dbać i ona, dystans też bardzo jej pomaga. Pewna właśnie nieoczywistość, pewna gra taka fajna, taka namiętna. Więc można się czegoś uczyć, patriarchalno kobieto, od femme fatale. No i na pewno też przez wiele kobiet, chociaż femme fatale są nienawidzone, no to z drugiej strony też jest ten podziw, jest ta fascynacja, czy chęć poznania, jaki jest sekret takiej kobiety, dla której właśnie mężczyźni tracą głowę, która kończy wiele związków, kiedy ona się pojawia na horyzoncie. No tylko właśnie to wszystko przez lata, przez dziesięciolecia był taki wyidealizowany, bardzo atrakcyjny, bo to też często właśnie są postaci, którym towarzyszy niesamowity wdzięk, inteligencja, przebojowość, charyzma, więc to jest wszystko bardzo porywające, no tylko właśnie to jest ten wizerunek, a wraz ze wzrostem wiedzy psychologicznej i takim odromantyzowaniem tych relacji, że one nie są wcale takie piękne i porywające na końcu bardzo często, a zresztą femme fatale często też kończą źle i wcale nie są do końca życia noszone na rękach. Pojawiły się też właśnie takie przyglądanie się temu,
co obok słowa zwrotu femme fatale jest właśnie napisane tym małym druczkiem. Brak tej równowagi chociażby w dawaniu i braniu. Ten roller coaster emocjonalny, który jest bardzo wciągający, który jest bardzo namiętny, który jest bardzo intensywny i wiele właśnie takich zjawisk, które wraz ze wzrostem wiedzy psychologicznej spowodowały, że też femme fatale zaczęło się postrzegać jako kobietę jednak niedojrzałą emocjonalnie. Femme fatale kończy bardzo często tak, jak słynna femme fatale Marlena Dietrich, o której też opowiadałyśmy nieraz w odcinkach naszego podcastu. Otóż Marlena Dietrich, gdy jej uroda zaczęła przekwitać, kiedy jej seksapil już trochę był przypłuszony przez siwiznę i brzemię lat, przestała wychodzić z domu. Przez niemal 10 ostatnich lat życia, które mogła spędzić aktywnie, mieszkała wtedy w Paryżu, uczestnicząc w życiu i ciesząc się życiem, ona spędziła chowając się przed światem. Do rzadkich spotkań, kiedy dochodziło, no to miała taki specjalny system igieł i plastrów, naciągała sobie skórę, zapinała, tu miała perukę, igłami przekuwała, naciągała. Plastry to tak, to jest jeszcze to mniejsze, co mogła sobie zrobić. Jej system do autotortur jest znany, bo po prostu po jej śmierci został odnaleziony w tym mieszkaniu, z którego właśnie w większości już nie wychodziła. No bo co się wydarzyło? Jeżeli ona swoje główne poczucie wartości ufundowała na urodzie i na seksapilu, to kiedy to zaczęło odchodzić, to nic dziwnego, że już za bardzo nie widziała sensu uczestniczenia w tym życiu. Dlatego popatrzcie, jaki wielki jest dramat kobiet, które całą swoją wartość zasadzają na urodzie. No to w sumie można powiedzieć, że bolesna logika nakazuje, aby rzeczywiście odsunęły siebie i zabrały sprzed oczu bliźniego, kiedy ta uroda już nie jest taka wspaniała. No słuchajcie, dramat, bo jednak człowiek, kobieta, to jest też człowiek, jakby niektórzy nie wiedzieli, jest istotą pełnowymiarową i naprawdę atrakcyjność fizyczna jest jednym z wymiarów tylko, naprawdę. Jest jeszcze cała masa innych wymiarów, które akurat z wiekiem się nie tylko, że nie zużywają, a wręcz się wydobywają, wręcz się eksponują, wręcz stają się jakieś wiodące i dające wiele powodów do radości i satysfakcji z życia. Także biedna Marlena, biedna każda kobieta, która tylko na swojej atrakcyjności fizycznej opiera poczucie wartości. Zresztą jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Wiecie, bo to jest też bardzo dziwne, co też jest u femme fatale takie bardzo typowe, że jeżeli one, te dziewczyny, rozpoznają jakiegoś mężczyznę jako atrakcyjnego, to dla nich automatycznie odpala się tryb uwodzenie. Tak jakby A było tożsame z B. Tam nie ma czegoś takiego, jak jest u zdrowej osoby, że okej, okay, siedzę, widzę, że ten facet jest atrakcyjny, ale zanim odpalę wrotki, no to biorę pod uwagę kontekst sytuacji, swoją sytuację życiową, na przykład to, czy jestem w związku, czy nie, albo fakt, że na przykład jest to mąż mojej koleżanki, albo to, że sytuacja w ogóle nie sprzyja teraz jakimś tańcom godowym i jeszcze, albo że w ogóle to jesteśmy w pracy i jeszcze kilka faktów. U femme fatale fakt, że ktoś się podoba, od razu powoduje odpalenie trybu uwodzenie. I słuchajcie, to jest niesamowite, jak znacie takie osoby i to obserwujecie, że one właśnie nie czują pewnej stosowności bądź niestosowności, na przykład nasyconych seksualnością żartów. Ja kiedyś miałam koleżankę, która nie potrafiła się powstrzymać i nawet na wykładach podchwytywała każdy tekst, który padł ze strony pierwszego lepszego profesora i czyniła z niego wypowiedź o zabarwieniu seksualnym. Słuchajcie, poziom zażenowania, jaki to wywoływało, był naprawdę znaczny. I ona, słuchajcie, zupełnie nie rozumiała, nie czytała niestosowności tego. Jej się wydawało pewnie, że jest pociągająca, bystra, kokietująca. Zwykle ci wykładowcy byli zażenowani. Ona tego nie widziała i dzisiaj wiem więcej na temat na przykład histrionicznego zaburzenia osobowości, tak, w którym właśnie
to nieustanne uwodzenie jest nie tylko że sensem życia, ale nawet taką koniecznością trudną do powstrzymania. Tak? Są to biedne często dziewczynki, które zyskiwały uwagę tylko wtedy, kiedy były urocze, uwodzące. Więc one się tego nauczyły na życie. No i niestety nie potrafią mieć takiej skrzyneczki spod znaku uwodzę albo nie uwodzę. Czy to jest czas, miejsce. One tego nie wiedzą i naprawdę to jest smutny widok. Tak, i to też, bo powiedziałaś tutaj o tym, że ryzykownym założeniem na życie jest budowanie swojej wartości na urodzie czy tej atrakcyjności fizycznej, ale też no, bardzo ryzykownym założeniem jest budowanie swojej wartości czy w ogóle drogi życiowej tylko i wyłącznie na atencji mężczyzn, na uwadze mężczyzn, no bo jeżeli to poczucie wartości stoi tak naprawdę tylko na tej jednej nodze, no to jest taki właśnie kolos na glinianych nogach, no to na kiedy jednej nóżce. Na jednej nóżce, to kiedy tego mężczyzny nie ma, albo nie ma już właśnie zasobów, żeby go zdobyć, takich jak uroda i tak dalej, no to wtedy jest wielki dramat. No bo taka kobieta nie wie, że mężczyzn też się łowi na inne zasoby. Tak, bo i poza tym jest wielka pustka, ale tutaj też właśnie wracając do tego pytania, czy musisz być femme fatale? Bo jeżeli masz rzeczywiście w swojej historii tego typu związki, albo właśnie diagnozujesz, bo jeżeli jesteś w takim kontakcie, że rzeczywiście diagnozujesz w swoim zachowaniu, że jeżeli jest jakikolwiek facet w twoim towarzystwie, to ty zaczynasz zabiegać o jego akceptację, zaczynasz zabiegać o jego atencję i jesteś w stanie się tej sprawie przyjrzeć i nad nią się chwilę zatrzymać, no to jeszcze jest nadzieja i idź tą drogą. Nie, to szczerze, to jest drogą. Akurat bardzo, tak. To jest jeszcze zupełnie nieźle. Tak, i wtedy rzeczywiście zamiast zwrócić uwagę na facetów, to warto te oczy odwrócić w swoim kierunku i poszukać tego deficytu, który no bardzo często właśnie tkwi w tej relacji chociażby z ojcem, tego deficytu tej męskiej miłości, tego jaki model właśnie takiej relacji z mężczyzną i zabiegania o tą miłość wyniosłaś, bo właśnie odpowiadając na to pytanie, czy musisz być femme fatale, w takiej sytuacji, jeżeli nie zajmiesz się tą kwestią, nie zajmiesz się tą raną, tym brakiem, który masz w sobie i nie zasypiesz tego właśnie miłością i akceptacją, którą sama możesz też sobie dać, no to będziesz tą femme fatale, nie wyjdziesz z tego zaklętego kręgu, no bo nie będziesz widziała w ogóle kierunku czy możliwości. Więc zdecydowanie w takiej sytuacji no właśnie trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, że te prace trzeba wykonać z sobą. Dokładnie. No dobrze, jeszcze w międzyczasie jest nam miło, bo dołączyło do nas kolejne osoby, dołączył też Mariusz, więc cieszymy się, że jest z nami pan, który może chce dowiedzieć się, na co tutaj uważać i na femme fatale w swoim jakimś otoczeniu. Ale ja na końcu, bo zaraz przejdziemy już do pytań, które od was mamy, bo chciałybyśmy z nimi zdążyć, zadałabym takie trochę przekorne pytanie. No właśnie, czy wraz z tym wzrostem wiedzy psychologicznej, kiedy trochę więcej wiemy o tym wewnętrznym życiu femme fatale, czy de facto femme fatale przechodzi do lamusa? Nie przejdzie do lamusa o tyle, że coś takiego jak zaburzenia, również na poziomie aż zaburzeń osobowości, niestety były, są i będą. W tej chwili po prostu można je zdiagnozować, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, wątek, który poruszyłaś, tak, że jeżeli kobieta zauważa w sobie, że to ona jest tą istotą, której atrakcyjność mężczyzny od razu odpala chęć puszenia się, tańców godowych. Jeżeli ona to zauważa w sobie i myśli sobie, kurczę, trochę dziwnie, to jest jeszcze zupełnie nieźle, bo osoby prawdziwie głęboko zaburzone w ogóle nie uważają, że to jest o nich. Ale też moje pytanie tutaj było też przekornie skierowane do panów, dlatego że to jest też mężczyźni, w ogóle wzrost też wiedzy psychologicznej, czy w ogóle świadomości wśród mężczyzn też wzrasta i częściej dzisiaj, przynajmniej mamy taką nadzieję, niż w dawnych filmach czy powieściach taki mężczyzna zamiast
pojedynkować się z drugim apsztyfikantem, czy tracić po prostu majątek na rzecz femme fatale, bardzo często idzie na terapię. No i wtedy to zakończenie dla właśnie takiej kobiety może być mniej romantyczne, no bo po prostu wtedy on jest w stanie spojrzeć na taką partnerkę, która być może go fascynowała, którą być może kochał i nie wyobraża sobie na ten moment życia bez niej. No, kiedy dostrzeże właśnie ten brak równowagi w braniu i dawaniu, kiedy dostrzeże, że de facto nie było w tej relacji szacunku dla niego, że był jakąś przedmiotem w jej rozgrywce i często właśnie zabawką, no to nie zdecyduje się, jeżeli rzeczywiście przerobi rzetelnie ten temat na terapii, dalej brnąć w tę sprawę, więc też zastanawiamy się tutaj nad tym, na ile ten atrakcyjny wizerunek będzie coraz częściej demaskowany, bo myślę, że tak będzie, bo tak jak mówisz właśnie, zachowania, które kiedyś wydawały się niesamowicie pociągające i romantyczne, no dzisiaj bardziej są w szufladce zachowań toksycznych. Dokładnie. Też często taki mężczyzna może przeżyć szok, jak spadną mu pewne zasłony, również w ramach sypialni i na przykład zorientuje się, że ta kobieta udaje. To jest typowe u kobiet, na przykład właśnie chociażby z histrionicznym zaburzeniem, bardzo często. I w ogóle u tych kobiet, które właśnie tak koniecznie chcą tego mężczyznę oczarować, omotać, że one właśnie grają teatr. Grają ten teatr również w łóżku. I pamiętacie, wspominałeś mi kiedyś Marilyn Monroe, słynne zapisy z jej sesji, słynne taśmy Marilyn, gdzie ona mówi: ci wszyscy mężczyźni, nawet nie wiem, czy ich nie nazywa frajerami, nigdy się nie zorientowali, że ona udawała orgazmy. No tak samo Marlena Dietrich wspomniała. Marlena Dietrich nienawidziła seksu. Uchodziła za boginię seksu, nienawidziła seksu. Jeżeli spotkała mężczyznę, który był przystojny, świetnie wyglądał, brał ją do drogiej restauracji, mogła się z nim pokazać, on ją nobilitował, a do tego okazało się, że był impotentem, no to była zachwycona, bo miała ten cały problem z głowy. Więc bolesnym jest doświadczenie bycia z femme fatale, kiedy zrywasz te wszystkie kolejne zasłony, no i się okazuje, że właściwie tu nie było równowagi, tu nie było w szacunku, a w łóżku nie było orgazmu, i tak naprawdę to, co was łączyło, było jakimś właśnie teatrem i jakimś twoim wyobrażeniem na temat szaleństwa, które było grane, które było udawane. A jeszcze jedną kwestią właśnie w temacie w pytaniu, czy musisz być femme fatale, to jest jeszcze jedno zagadnienie, o którym wspominała nam jedna z naszych słuchaczek, podzieliła się właśnie swoimi przemyśleniami, że miała taki etap w swoim życiu, kiedy właśnie zdecydowała się być femme fatale, pozwoliła nam się podzielić na live'ie tą historią, no bo właśnie ona miała, mówię oczywiście z przymrużeniem oka, bo ona też się z tego po czasie śmiała, że miała serię właśnie nieudanych różnych związków i w pewnym momencie postanowiła, że nie będzie się tak angażowała i że ona teraz właśnie weźmie odwet na panach, że będzie się bawić, że będzie kobietą fatalną. I mówię o tym z przymrużeniem oka, no bo oczywiście ona sobie zdała sprawę z takiej nierównowagi, którą miała w wielu emocjach, w dawaniu i w braniu, i przepracowała ten temat, ale rzeczywiście zahaczyła o taki etap, który jest, no często się zdarza w biografiach zarówno mężczyzn, jak i kobiet, że po serii nieudanych związków postanawiają na płci przeciwnej wziąć taki odwet, bo tak naprawdę to jest często też taki rodzaj mechanizmu obronnego, lęku przed zranieniem, co oczywiście nie tłumaczy sytuacji, jeżeli po drugiej stronie jest ktoś, kto został źle potraktowany, ale wtedy no rzeczywiście powiedzmy, że jest to sytuacja, że ktoś wchodzi w buty femme fatale, chcąc po prostu uchronić siebie przed kolejnymi rozczarowaniami. No spoko, różne etapy bywają w życiu. Ważne, żeby z nich wyjść. Tak, i żeby w razie czego nie przeoczyć kogoś fajnego, no tak. Bo wiecie, jak kosiarka tnie równo, to czasami może po prostu skrócić o głowę kogoś naprawdę wartościowego,
Szkoda. Dokładnie. A w międzyczasie miło nam, bo dołączyły kolejne osoby. Witaj Paulina, witaj Joanna. Cieszymy się, że z nami jesteście. I myślę, że przejdziemy do pytań, które nam nadesłałyście i nadesłaliście. Pierwsze, femme fatale. A skąd wam się w ogóle wziął ten temat i po co? Mi się to spodobało. W sumie to jest takie pytanie zaczepne. Ale no właśnie już wyjaśniłyśmy po co. Dlatego, że tak naprawdę to również daje taki przyczynek do dyskusji na temat kobiecej atrakcyjności, na temat właśnie tego, w jaki sposób buduje się namiętność. Namiętność potrzebuje dystansu, namiętność potrzebuje tajemnicy. I jeżeli jesteśmy w związkach czy w jakichś tam relacjach, to też warto o tym pamiętać i być troszkę pieprzyku do tych związków czy relacji dodać, a nie tylko stawiać na poczucie bezpieczeństwa, no bo my często przeginamy z tym poczuciem bezpieczeństwa, tak? Często kobiety mówią, no albo mężczyźni, u nas w związku zupełnie nie ma zazdrości. Oczywiście, że zazdrość jakaś patologiczna, jakaś jest absolutnie zła, beznadziejna, świadczy o bardzo wielkich problemach, najczęściej z poczuciem własnej wartości, ale szczypta pieprzyku w związku bardzo dobrze robi, bo bez tego jest mdło. Bez tego wcale nie jest fajnie. Ale też, co nam się wydawało ciekawe w tym temacie i takie warte też przyjrzenia się temu bliżej, to fakt, że zmienia się właśnie, rozwija się wiedza psychologiczna, ale zmienia się też stosunek do oceny pewnych zachowań i zjawisk. O co tutaj chodzi? Tak jak powiedziałyśmy wcześniej, femme fatale, przez dziesięciolecia zachowania femme fatale uchodziły na sucho. Były często podziwiane, bo były właśnie bardzo atrakcyjnie przedstawiane i tak naprawdę ten koszt często, który w relacji z taką kobietą płacił mężczyzna, no to był brany z takim przymrużeniem oka na zasadzie ojejku, kobieta mnie czy tam ciebie bije. I dużo takich zachowań, które dzisiaj można nazwać wprost, że to są zachowania toksyczne, że to są zachowania, które są niezdrowe dla związku, jak chociażby no, taka skrajna nierównowaga, że jedna strona bierze i właśnie eksploatuje tą drugą, a potem znika, a potem wraca i funduje komuś taki niebezpieczny emocjonalny roller coaster. Dzisiaj to, co właśnie było przy tym romantycznym wizerunku napisane małym druczkiem, jest też wyciągane na światło dzienne i nazywane no, po imieniu, że to nie jest zdrowa relacja i to też nie jest tak, że to jest tajemna kobieta, która tak naprawdę no, robi to, ale to nie jest nic takiego poważnego, że to jest taka namiętna miłość. No to są też towarzyszące temu bardzo szkodliwe i krzywdzące dla partnerów zachowania. Dlatego no, warto też przyjrzeć się temu, jak ten wizerunek, w ogóle jak ta idea femme fatale ewoluowała przez dziesięciolecia. Tak, z literatury i ze sztuki wprost do podręcznika z diagnozy klinicznej. Ale też zobaczcie, takie mówienie, no dobrze, przeżył mężczyzna swoją przygodę. Coś tam. To jest też tak jakby zakładamy, że facet to nie człowiek, że nie można, że on nie może na przykład doznać ran, traum i że w sumie to mu się podobało. Jasne, też są tacy, że w sumie to im się spodobało, że ktoś ich jakby to istnieje też, bywają takie kobiety. Natomiast bardzo wiele osób wychodzi z takich relacji totalnie będąc poranionymi. Naprawdę. I mężczyźni również mają swoje rany, mężczyźni również mają swoje traumy i mężczyźni również mają uczucia. Jeżeli to jeszcze dla wszystkich nie jest jasne, to chciałyśmy to powiedzieć. Ale mają też właśnie olbrzymią presję społeczną, że kiedy coś takiego ich spotka, no to właśnie, to nie jest brane na poważnie i często też oni wstydząc się tego, nie decydują się sięgnąć po pomoc, bo ich emocje są po prostu bagatelizowane, a też, no co tu jest ciekawe, kiedy na przykład czytamy, czy opowiada nam koleżanka historię, że pojawił się facet i sobie, on był taki niesamowity, on był taki namiętny i w ogóle mówił mi wspaniałe słowa i było tak cudownie, ja się zakochałam, bo po prostu stwierdziłam, że jest ten jedyny i nie wiem, zrezygnowałam z jakiegoś związku, po czym on zniknął. No to większość powie, no słuchaj, ale kwiatuszek, ale dupek i tak dalej, i tak dalej. A właśnie w przypadku kobiet
często ta ocena w drugą stronę nie jest tak, nie jest tak surowa. W stosunku do mężczyzn. Tak, tak, dokładnie. Tak, w stosunku do mężczyzn. Nie, to co najwyżej powiem, stary, ale se pobzykałeś, nie? Fajnie no właśnie. Było. Mhm. A to, że są za tym właśnie olbrzymie szkody psychiczne, często trauma, no to o tym się już nie mówi, no bo tak jak są takie, są tego typu, przynajmniej co swoje tak. To zobaczyłeś, nie? Tak, a jak wiemy, jeżeli ktoś wynosi z jakiegoś związku, z jakiejś relacji traumy, to niestety najbardziej cierpi kolejna osoba, która wchodzi z tobą, osobą po traumą w relację, tak? Więc niestety to zniszczenie, wiecie, jak fala idzie dalej. Koszty tego wydarzenia, koszty tego zamieszania, które w życiu takiego mężczyzny zrobiła femme fatale, może zapłacić jakaś inna, Bogu ducha winna kobieta, która w ogóle nie będzie miała chęci wykorzystania czy zabawienia się inną ludzką istotą, no ale on będzie musiał sobie właśnie odegrać. U kobiet to też tak działa. A w międzyczasie pojawił się komentarz Joanny. Kobieta fatalna doprowadza do konfliktu między mężczyznami, na przykład ojca i syna, jeśli mieli nieszczęście zakochać się w tej samej kobiecie. Ja znam taką historię. To ty pierwsza w takim razie. Nie mogę ujawniać za dużo, ale znam taką historię i chyba najbardziej bolesne było w tym to, no, że właśnie to była taka kobieta. Tak naprawdę ją... W pewnym momencie zrozumiałam, że ją to fantastycznie rajcuje, że jest w stanie aż tak zabawić się tymi ludźmi. Dla niej to znaczyło, że jest aż tak świetna, że weszła między nich. Skończyło się to bardzo niedobrze. No tak, dla swojej zabawy, dla swojej zabawy zniszczyć. Tam nie chodziło o nich. Tak. Oni mieli ze sobą konflikt, im się wydawało, że to chodzi o nich i zastanawiali się, którego wybierze, wiecie, tam bo się, a tak naprawdę jej nie chodziło o nich, jej chodziło o nią samą, o to, jakie wrażenie robi, o to, jaka jest wszechmocna, że jest w stanie sprawić, aby, rozumiecie? No, ona to rozgrywała ze sobą, oni byli tylko pionkami. Więc no, przykra bardzo sytuacja. Ale jak pojawił się ten komentarz, to ciężko mi nie nawiązać do fenomenu popkultury tasiemca, który chyba ma tyle lat, co niektóre tutaj z nas siedzące, czyli mody na sukces. I czego chyba, tam nie było? I chyba najsłynniejszej femme fatale po prostu oper mydlanych, czyli Brooke słynnej, która... To są kosmici? Tam się już wszystko wydarzyło, ale w każdym razie tak tylko w dwóch słowach. To jest serial słynny, no, kręcony chyba 30 lat bez przerwy, gdzie rozgrywa się w słynnej modowej rodzinie i tam jest Ruth Foresterów, no i właśnie ta słynna Brooke, która aktorka, która ją grała, chyba grała 30 lat w tym serialu i producenci nie byli w stanie jej odpuścić, bo nienawidzili jej, wszyscy elektryzowała po prostu przez 30 lat wszystkie pokolenia widzów i widzek mody na sukces. Właśnie miała taką historię w swoim życiu, że była w związku z każdym Foresterem, właśnie z ojcem, z jednym synem, z drugim synem, a jeszcze na końcu jej scenarzyści dopisali wątek, że uwiodła narzeczonego swojej córki, więc no, ta aktorka akurat za to dosyć wysoką cenę w życiu prywatnym zapłaciła, bo jeszcze to były czasy, no do dzisiaj są, że ludzie nie do końca odróżniali rzeczywistość od fikcji. Mówiła, że potrafili ją zwyzywać, czy nawet opluć, jak się gdzieś pojawiła na ulicy. No, no ale historie, w których matka uwiodła mężczyzny swojej córki, też znamy. Tak, i mówiłyśmy o tym w odcinku o matkach, więc jakby co to odsyłamy was także do tego odcinka. Także niezłe rozgrywki mogą się tutaj wydarzać. Bardzo współczuję tutaj przypadkowym przechodniom, którym się wydaje, że to było o nich. A Joanna zrekompensowała się, a dynastia i John Collins, no oczywiście, a, tak, no. To przepraszam, a, no. To była pierwsza femme fatale, zwracam honor, chyba najsłynniejsza, no słynna Alexis. No ale co się podobało w Alexis, że Alexis stanowiła o sobie, Alexis była rekinem biznesu w czasach, w których jeszcze niewiele było kobiet samodzielnych,
finansowo prowadzących interesy, wchodzących do, co powiedziałaś, do świata mężczyzn i rozpychających się tam łokciami. Także Alexis miała swoje, tak, swoje naprawdę atrakcyjne cechy. Dobrze, to myślę, że możemy kolejne pytanie. Dobrze. To było od pana. Mówiłam, że też panowie pisali. Pojawiała się i znikała. Nie mogłem bez niej żyć, ale bez niej było jeszcze gorzej. Tęskniłem, a później z tej znajomości wyrosłem. I zastanawiam się dziś, czy wyrzekłem się prawdziwej miłości, czy wydoroślałem. A może należało dać temu szansę. Otóż, drogi słuchaczu, mam nadzieję, że po tym, co tutaj zostało powiedziane, jesteś już w stanie sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. To może dać szansę czemu? Znaczy, czemu chciałbyś dać szansę? Temu, że ona jednak wyzdrowieje? No, skoro nie wyzdrowiała do tej pory, to prawdopodobieństwo, że wyzdrowieje przy tobie jest niewielkie. Ale istnieje jeszcze większe ryzyko, że sobie zaczniesz roić, że ty ją uleczysz. No to już jesteśmy w piekle. Także wydaje mi się, że... Zobacz, użyłeś sformułowania wydoroślałem. Fantastyczne, nawet nie wyzdrowiałem, tylko wydoroślałem. No właśnie, bo w dojrzałej relacji nie potrzebujemy do tego tańca osób z tak dużymi deficytami, bo przestaje nam to smakować. I gratulujemy, drogi słuchaczu, bo wygląda na to, że już wtedy jako młody człowiek jednak twój poziom szacunku do samego siebie był na tyle wysoki, że zapaliła się jakaś czerwona lampka. Ale też często czemu jest taka tęsknota, kiedy rzeczywiście ten związek może został zakończony, czy taka kobieta zapadła się pod ziemię i jest taka chęć do fantazjowania sobie, że ona ma jakieś niesamowite właśnie bujne życie wewnętrzne, że ona jest taką, tak, że ona jest taką nieziemską istotą, że ona jest inna niż wszystkie właśnie, i takie też kobiety robią bardzo zły PR wszystkim aktorkom. I tak naprawdę dorabia się tą interpretację gdzieś, gdzie jej nie ma, i też... Dofantazjowuje się czyjeś bogate życie wewnętrzne. Tak, no. A też no myślę, że tutaj jest złota zasada, której uczą się i wypracowują sobie osoby, które no często poturbowane z takich związków wychodzą. Patrz na to, czy te szumne słowa, czy jakieś, nie wiem, chwile namiętności rzeczywiście potem pokrywają się z tym, co taka osoba robi, jak cię traktuje de facto. Bo jeżeli, nie wiem, obiecuje, a potem znika, czy nie wiem, no nie możesz na niej polegać, nic przewidzieć właściwie w waszej relacji, no to miej oczy na to otwarte. Także gratulujemy ci, drogi słuchaczu, i fajnie, że się tym podzieliłeś. Tak. Ja się bardzo ucieszyłam, jak zobaczyłam też, że to napisał mężczyzna. Super. A tu z kolei kobieta. Związałam się z mężczyzną po przejściach. Wiem, że wcześniej był z kobietą, która bardzo mocno wpłynęła na jego poczucie własnej wartości. Jak rozumiemy, być może z femme fatale. Ale niekoniecznie, są też inne typy, które mogą przeciągać. I zaufanie do kobiet. Myślałam, że przy mnie znajdzie to, czego szukał, i u niej nie dostał. Niestety nie udało się. Zostawił mnie po kilku miesiącach. Dlaczego? Czy coś przeoczyłam? Bardzo dobry temat. To jest temat bycia uleczajką na czyjeś rany. To się prawie zawsze źle kończy. I prawda jest taka, że jeżeli ktoś był, czy to mężczyzna, czy kobieta w bardzo trudnej relacji, to jasne, że bywa często taki odruch, żeby sobie natychmiast w tą, wiecie, gorejącą ranę przyłożyć okład z innej ludzkiej istoty. Spoko, człowiek jest tylko człowiekiem, większość ludzi to robi, no nie możemy im tego zabronić, nie mamy środków prawnych ani jakichkolwiek do tego. Ale prawda jest taka, że to się nie udaje. I jeszcze zwłaszcza jak ta osoba, która ma poczucie, że ten mężczyzna jest właśnie po przejściach, to u wielu kobiet wywołuje takie: to ja się będę bardziej starać, to ja go właśnie uleczę, to ja mu pomogę, to ja mu pokażę, że nie wszystkie kobiety są takie. Dziewczyny, proszę was, jeżeli wchodzicie w jakieś związki, w jakieś relacje i uruchamia się w was narracja spod znaku, to ja mu pokażę, że kobietom można ufać.
że one wszystkie takie nie są. To błagam, zabierzcie siebie stamtąd w bezpieczne miejsce. To nie jest wasze do cholery zadanie, żeby jemu pokazywać, że nie wszystkie kobiety są takie. To on ma to wiedzieć. To on się ma uleczyć i ma otwarty i zdrowy wyjść do relacji z wami. A wy na co zasługujecie? Na zdrowego mężczyznę. Zdrowy to nie znaczy taki, któremu nic się nigdy nie spotkało, nie stało, bo nie ma takich ludzi, chyba że w noworodki, które tylko i wyłącznie są otulone matczyną miłością, więc jak wiemy, również nie wszystkie. Dorosły człowiek już się poturbował, już ileś razy się potknął, złamał nogę, no tylko bierzcie się za takich, co już się trochę poskładali. Nie jest waszym zadaniem komukolwiek udowadniać, że nie wszystkie kobiety są takie i że można ufać. I to samo mówię do panów. Nie, wy nie jesteście od leczenia tej królewny i jej zbolałego serduszka. Ale tutaj też jest ciekawe, przykuło moją uwagę to zdanie, że może szukał, że czego nie dostał od niej, że czego szukał i u niej nie dostał, że przy mnie to dostanie. No właśnie, ale to też jest rola, w której kobiety, ale mężczyźni też lubią się obsadzać. No właśnie, tylko należałoby mu zadać pytanie, ale i oczekiwać szczerej odpowiedzi, o ile by się taki mężczyzna zdecydował szczerze odpowiedzieć. No właśnie, tylko czego on szukał? Bo często właśnie taka kobieta, która stoi tutaj w roli takiej, nie wiem, ratowniczki, czy teraz kobiety, która go uzdrowi swoją miłością albo pokaże, jaka teraz ona i ta relacja jest wyjątkowa, no to ona sobie często dofantazjowuje, że on szuka miłości, fajnego związku, a być może, nie wiem, może chce założyć rodzinę. A kiedy on jest właśnie na etapie, no co tutaj też było chyba wskazane, zdeptanego poczucia własnej wartości, niezasypanej tej właśnie potrzeby, w ogóle jeszcze niewybudowanej takiej potrzeby zdrowej miłości, tylko takiej na zasadzie pojawiam się i znikam, ktoś mnie kocha, potem mnie strąca z piedestału, to on nie szuka jeszcze tego, bo nie wykonał tej roboty sam ze sobą, co ty tu masz do zaoferowania i choćbyś bardzo chciała i nie wiem, wywrotkami mu tą miłość dawała, to efekt będzie często niestety odwrotny. Tak, bo tobie się może wydawać, że on szuka miłości, poczucia bezpieczeństwa, nie wiem, że ty mu stworzysz dom, różne rzeczy, a prawda jest taka, że on nawet na poziomie deklaratywnym, to on nawet może tak uważać, że on tego szuka, tylko prawda jest taka, że to, co czegoś szukało u tej kobiety i na przykład zostało wielokrotnie złomotane, właśnie tego szukało. Szukało ran, szukało guzów, bo na przykład właśnie była to osoba, powiedzmy ten mężczyzna, nie znam jego historii, który na przykład był w dziwny sposób traktowany przez matkę, tak? Na przykład przemocowo, agresywnie, różne tutaj można sobie domniemywać możliwe scenariusze. I może on na poziomie tutaj deklaratywnym, to on szuka miłości, jak wszyscy szuka miłości, ale na poziomie ran podświadomych, to on szuka tego, co zna, czyli łomotu, upokorzenia i zgnojenia. I tamta kobieta mu to dała. Więc jak mówisz, że chciałaś mu dać coś, czego tamta nie dała, to zaczyna się dosyć niezła tutaj zabawa, bo nie jesteśmy pewne, czy się dobrze rozumiemy. Jeszcze w międzyczasie Joanna napisała, najgorsze jest to, że o taką femme fatale potknął się nie jeden wartościowy facet, niestety. Tak, zgadza się. Tak samo jak nie jedna wartościowa kobieta potknęła się o bohaterów naszego poprzedniego odcinka, tak? Poprzedni był o facetach właśnie takich, którzy czynią nasze życie dużo gorszym niż było, zanim zostali przez nas spotkani. Bardzo nam jest żal i dlatego też nasza tutaj działalność polega na tym, żebyśmy... Naprawdę nie jednej kobiecie się zdarzyło, nie jednemu mężczyźnie się to zdarzyło. Chodzi o to, żeby nasze życie nie było serią takich przypadków, nie było serią bardzo nieśmiesznego serialu, w którym odcinek 2 opowiada to samo co odcinek 3, odcinek 4 to samo co dwa poprzednie, bo szkoda na to życia. Ale też właśnie bardzo ważne, zwłaszcza u ludzi młodych, no ale w pokoleniach starszych też jest jeszcze duży bardzo deficyt takiej wiedzy właśnie psychologicznej. Bardzo ważne jest to,
aby na przykład edukować, że no bo dlaczego nie jeden fajny, wartościowy facet się potknął o taką kobietę, czy tak jak powiedziałaś, kobieta o takiego faceta. No bo na przykład jak weszła w dorosłe życie z przekonaniem, że przecież wszyscy ludzie są dobrzy i na pewno nikt tak specjalnie nie zrobił, a w ogóle przecież to jest... wszyscy ludzie chcą dobrze. No a tutaj nagle dzieciństwo się kończy. Nie wszyscy ludzie są dobrzy i twój szacunek objawia się też w tym, że twoja cierpliwość nie jest bezgraniczna i właśnie miłość, te kolejne słynne zdania, miłość cierpliwa jest, miłość jest wymagająca, wytrwała i tak dalej. No okej, kiedy pojawia się rzeczywiście w jakimś fajnym związku kryzys, no to dobry, silny związek i więź przez ten kryzys prawdopodobnie przejdzie, ale jeżeli ktoś od początku traktuje cię po prostu źle, no to właśnie takie zdania, które są wpajane, które są totalnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, też powoduje, że takie właśnie fajne osoby, na pewno wartościowe, wrażliwe, mogą się stać ofiarą takiej osoby, która bezwzględnie ich naiwność wykorzysta. Jak mawia Erik Berne, twórca analizy transakcyjnej, o pobudka Święty Mikołaj nie istnieje. Często to cytujemy. I właśnie niestety jest tak, że często osoby bardzo dobre i wrażliwe w dobrej wierze są krzywdzone przez osoby z otoczenia, które właśnie mają taką naiwność dziecięcą w postrzeganiu świata, tak, że wszyscy są dobrzy, że miłość to my, że wszyscy potrafią kochać, otóż nie. Niestety świat jest dużo bardziej skomplikowany. Przypominam opowieść braci Grimm o Jasio Jerzyku, którą cytowałyśmy w poprzednim odcinku. I kiedyś też byłam świadkiem tego, jak jedna dziewczyna wychodziła z bardzo toksycznego związku, naprawdę bardzo toksycznego, wierzcie mi, w którym doznała bardzo wiele krzywd i była już na bardzo dobrej drodze, żeby podjąć tą decyzję i kiedyś niestety cofnęła się w swojej decyzji bardzo, bardzo do tyłu i zastanawiałam się, co się wydarzyło i wiecie, co się wydarzyło? Rozmawiała ze swoją ciocią, bardzo dobrą kobietą, bardzo dobrą osobą, ale jednocześnie bardzo naiwną. Ciocia była, miała taką historię za sobą, że bardzo dobrze trafiła, sama była osobą zdolną do miłości, spotkała wujka, który również był osobą zdolną do miłości i stworzyli, co wcale nie takie częste, długotrwały i szczęśliwy związek. I ta ciocia powiedziała do niej, kochasz go? Ona, tak! No bo jasne, że takie jest odczucie, kiedy jesteśmy w toksycznej relacji, to uzależnienie jest tak silne, że ten porów serca jest tak silny, że oczywiście, że tak uważamy. Odpowiedź mogła być tylko taka. A ciocia powiedziała, to walcz o tę miłość. I do zobaczenia za 10 lat. Tak, wylądowała potem na terapii, a jeszcze wcześniej na oddziale psychiatrycznym. Więc naprawdę czasami troszkę miejmy więcej pokory w mówieniu takich pięknych i okrągłych zdanek, bo to są bywają czasami naprawdę bardzo różne historie i często bardzo krzywdzące. Nasz live dobiega już końca, ale myślę, że możemy jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Bo patrzę, które z tym. No dobrze. Mam taką koleżankę. Trup wokół niej ściele się gęsto. Muszę przyznać, że jej zazdroszczę. Ja zawsze byłam raczej przewidywalna i raczej introwertyczna. Z mojej strony faceta niekoniecznie spotykają fajerwerki, ale wiem, że mam sporo dodania. Czy muszę nad sobą popracować, czy to wystarczy? Mów. W sensie, tutaj już też padło trochę na temat też budowania jakiegoś napięcia, jakiejś atrakcyjności i tak dalej, to zawsze są rejony, w które warto zainwestować, których też się nie uczymy, jakby to mało która
córka mogła obserwować matkę, która miała długotrwałą, namiętną relację ze swoim mężem, więc nie mamy też często takich wzorców, a takie związki istnieją, więc i tam właśnie ta wzajemna atrakcyjność jest cały czas podtrzymywana, to ten taki właśnie ogień, żeby się nie wypalił. Natomiast zwróciłam tutaj uwagę na słowo introwertyczna i pomyślałam sobie tak, że często osobom introwertycznym się wydaje, że są nudne. Że jak nie są takie, wiecie, z fajerwerkami i tak dalej, jak niektórzy ekstrawertycy, to są tacy nudni. Bardzo często to słyszę od kobiet i od mężczyzn. A wiecie co? Nie doceniacie siebie. Bo prawda jest taka, że często osoby ekstrawertyczne, takie bardzo kolorowe, są niezwykle męczące. I na przykład są smakowite tylko w małych dawkach. A jeżeli ktoś jest introwertyczny, to ludzie się przy takich osobach świetnie czują, bo ty robisz przestrzeń, w której ten mężczyzna może się wydarzyć. To jest niezwykle cenne, to jest niezwykle cenne, bo jest nawet takie przysłowie, które jest mocno przesadzone, ale jest w nim ziarno prawdy. Mężczyzna zakochuje się w tym, jak się czuje przy kobiecie. I nie twierdzę, że jest to zupełnie obojętne, kto jest po tej drugiej stronie, aż tak to nie jest, ale jest w tym bardzo dużo mądrości. Więc jeżeli jesteś właśnie osobą, tak powiedziałeś, jakąś spokojniejszą, jakąś, to bardzo możliwe jest tak, że jesteś w stanie stworzyć taką przestrzeń, w której ten mężczyzna będzie się czuł swobodny, widziany i zauważany, a to już jest bardzo dużo. Nawet nie wiecie, ile mężczyzn o tym marzy. Ale poza tym, no tutaj też w tym zdaniu warto zwrócić uwagę na to, że trup wokół niej ściele się gęsto. No bo to nie też ma czego jest. Zazdrościć. No właśnie, bo to też jest trochę ten wizerunek romantyczny. Tak jak na przykład w sytuacji, kiedy no już skrajnej, że mówi się, że ktoś dla kogoś popełnił, nie wiem, samobójstwo, albo ostatnio słyszałam taką historię, że kobieta miała stalkera i zamiast od niektórych osób tak jakby dostać wsparcie, że powinna sięgnąć tu po pomoc i siebie chronić, to też dostawała komentarze, że jej to tak wspaniale, to musisz być taką atrakcyjną i niesamowitą kobietą, że masz stalkera. No i właśnie, to są takie też jakieś romantyczne... A gwałt i molestowanie jest dowodem naszego wielkiego seksapilu, tak? Jeżeli któraś tego doświadczy. Tak, ale ja myślę, że tutaj, żebym tutaj te osoby po prostu też chciały tak jakby właśnie pójść w tym kierunku, że do tak niesamowitych, skrajnych zachowań tego typu kobieta potrafi doprowadzić i że ta atrakcyjność już tak pokazana, że to jest no właśnie ten święty graal i że no tutaj w przypadku tej kobiety, że to jest takie niesamowite, że ci mężczyźni pewnie wokół niej skaczą, a ona tylko jak rękawiczki ich zmienia czy w nich przebiera, tylko że no właśnie, to naprawdę może ciekawie wyglądać w filmie czy w książce, ale w życiu realnym naprawdę często takie osoby, a raczej prawie zawsze, nie są szczęśliwe, bo to, że... Wspomniana Merlin wylądowała na terapii, właściwie całe swoje dorosłe życie spędziła na próbach terapii. Tak, i tak jak tutaj też słusznie wskazałaś, że czasami właśnie osoby, które nie wiem, może na przykład nie idzie za nimi wianuszek mężczyzn czy kobiet, czy po prostu zbudowanie związku jest dla nich jakimś, nie wiem, dłuższym procesem czy wyzwaniem, nie zdają sobie sprawy, bo może właśnie z zewnątrz to opakowanie nie jest tak atrakcyjne, jak właśnie nie wiem, wizerunek femme fatale, tak się może wydawać, tylko mówię, z zewnątrz ten wizerunek, właśnie nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę są szczęściarzami, bo są w stanie na przykład zbudować jakiś stały, fajny związek, wejść w jakąś naprawdę wartościową relację, a tutaj wspomniana ta koleżanka, no z jakichś powodów widocznie nie może, może nie chce, ale często to jest tak, że właśnie wszyscy takim osobom zazdroszczą, że są takie atrakcyjne i są tak niesamowite i to nawet dla takich osób też często może być krzywdzące, no bo może właśnie taka osoba no nie szuka tych, nie wiem, dziesiątków facetów, które za nimi się kręcą, bo na przykład też dużo atrakcyjnych kobiet ma problem i kompleks, i o tym też się mało mówi, że czują, że są traktowane właśnie, że są takim obiektem seksualnym, że tylko ta atrakcyjność mężczyzn przyciąga, a one chcą głębokie
takiej relacji, w której też właśnie ich emocje, ich umysł gra bardzo duże znaczenie, a jest im ciężej to zbudować, więc nie łapmy się właśnie na te wizerunki i nie dofantazjowujmy sobie, że tam, gdzie nam się wydaje, że jest tak cukierkowo i atrakcyjnie, to nie zawsze tam tak jest. I miejmy świadomość, że to, co pokazują w filmach i to, co pokazują w książkach atrakcyjne, jest wyłącznie w filmach i w książkach, a tak naprawdę w życiu często jest okupione bardzo dużym bólem u ofiar i ogromnym uczuciem pustki, wewnętrznej nudy u sprawców, ale takiej pustki, która aż piszczy. Nie ma czego zazdrościć. Więc czytajmy też to, co jest tym drobnym druczkiem, bo to, co jest często właśnie na tym pierwszym planie, w pięknym opakowaniu i w porywającym wizerunku, nie zawsze, a bardzo często nie ma z tym nic wspólnego, a w środku są zgliszcza. Jeszcze na koniec Joanna napisała: najsłynniejsza femme fatale, chyba Jadwiga Kasprowiczowa. Bez niej nie byłoby hymnów. Dziękujemy. Yeah. Super, że ją wspomniałaś. Ja wspominam Jadwigę Kasprowiczową w jednym z odcinków naszego podcastu, chyba w odcinku Książę z bajki. Bardziej tam chodzi o Przybyszewskiego i o ten trójkąt, jaki on tworzył tak z Dagny, którą właśnie zostawił dla Jadwigi Kasprowiczowej, co było wielkim skandalem. I tam jeszcze była w to zamieszana Aniela Pająkówna. Niezły tam był Galimatias. Fajnie, że wspomniałaś tą postać, tak, skandal był niemożliwy. Zresztą niesamowite było to, że Przybyszewski rozwalił swoje życie i naprawdę zniszczył życie wielu osób dla tego, aby się z nią związać, po czym słał absolutnie obrzydliwe listy na temat Jadwigi. Słuchajcie, to, co on o niej pisał, jak ją nazywał w tej korespondencji, która się obficie zachowała, to jest po prostu pokazuje całą głębię patologii tej relacji, która miała między nimi miejsce i naprawdę nie ma czego zazdrościć zarówno jej jako femme fatale, jak i jemu jako absolutnie psychopatycznemu uwodzicielowi, bo się dobrali jak w korcu maku. Zresztą uważam, że to bardzo dobrze, żeby takie osoby dobierały się razem, bo jest mniejsza szansa, że skrzywdzą innych niewinnych. Niech bawią się w swoim własnym towarzystwie. Dziękujemy bardzo, że byłyście i byliście dzisiaj z nami. Dzięki. Widzimy się za tydzień. O 20. I zachęcamy Was, jeżeli dzisiejszy live był dla Was ciekawy, był wartościowy, abyście go zalajkowały i zalajkowali. Tak, dawajcie proszę lajki, jeżeli możecie, bo to zawsze pomaga nam lepiej wypozycjonować ten materiał, a my o tym zawsze zapominamy. Tak się wkręcimy w rozmowę, że nigdy nie mówimy tego, co każdy... jak to się nazywa, co my tutaj influencer? Nie, to nie jestem. Dobra, tam taki, co tam... Twórca cyfrowy. Musi mówić, dawajcie lajki, proszę, dajcie. I udostępniajcie, będzie nam bardzo miło i dzięki temu też nasze treści dotrą do większej grupy odbiorców. Bardzo Wam dziękujemy. Patrzcie, jaki będzie temat za tydzień i tradycyjnie, jak potrzebujecie wcześniej, wysyłajcie pytania, bądź spotykamy się tutaj i zadajecie je na czacie. Dziękujemy, że z nami byłyście i byliście. Do zobaczenia. Pa, pa.